Krótka czterofalowa? Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony krótka czterofalowa. Jest ze mną JC krótka czterofalowa Denton. What the fuck? Czy to jest mięsny koń i mięsny sterowiec? Tapelin. Znaczy, no, przyznam, że ta mapa jest ciekawa. Ej, czy tutaj na tej scenie nie grał Skuli czasami? Tak, a my jesteśmy we dwóch Skulik, więc ciekawie. O, czyli to jest hallway, typy mapki hallway, okej, ciekawie. Czekaj, jak ona się nazywa? UVV11, więc nie wiem. Green Hall. Green Hall się nazywa. No nie wiem, no jest u mnie Big Green UV. Nie wiem, co ma znaczyć skrót UV. No, UV, haha, po prostu jest taki skrót, nie ma żadnego, bo to takie śmieszne norwikowe, haha. A, wymyśliłem skrót, pozdro dla kumatych, tylko kumaci zrozumieją, haha. Tak. Jeszcze wysoki to będzie sobie idealnie. Ale ja sobie myślę, czy sobie nie wziąć tutaj rewolwerowca na przykład. A możesz, żeby... proszę cię bardzo, słuchaj. Albo Sharpie z Coopera. Sharpie! O nie, kuzyn Sharpie! Tak jak kuzyn okroj! No właśnie, mam pytanie, słuchaj Travis, bo kurwa tak mnie męczy. Ty wiesz co, nie, to było głupie, nieważne, nic nie mówiłem. Nie no, proszę, nie ma głupich pytań. No bo tak cały czas ostatnio jak nagrywałem stąd te odcinki z Vermintide'a, mówiłeś coś o kuzynie Okry. On w ogóle istnieje? Kuzyn Okry miałby nie istnieć? To jest jakiś żart z twojej strony chyba. Nie no, mówiłem, że to głupie pytanie będzie. Dobra, nieważne. Ogólnie kuzyn Okry jest tak jak Elis, który opowiadał o Keith. Nikt nigdy nie widział Keitha, nikt nie wie, czy on w ogóle istnieje, ale... Ale... Is kuzyn Keith real? Of course! A jestem ciekawy, czy to mnie przygniecie. Jak myślisz, warto spróbować? Chyba cię wypchnie po prostu. No ja mam nadzieję, że mnie wypchnie. Jak umrę, no to będzie meme. W ogóle ile ammo boxów się spełni? No, to jest całkiem przyjemne. I to jest po prostu taki hallway off-shooting i gitara. Nawet szanuję takie. Z tych zielonych kuleczek oni właśnie się pojawiają. Wow! What the fuck? 67 HP, to nie było przyjemne. W ogóle wyskoczyłeś z góry, co było ciekawe. A, ja myślałem, że mnie po prostu jakoś tak wysadziło. No pewnie dostałeś obrażenie jakieś. No, jak dostałem gdzieś 33 obrażenia, no to chyba musiał być całkiem wysoko. No, tak z pewnej wysokości po prostu spadłeś. No nie wiem, jakieś to rozwiązanie jest. Nie wiem, jakieś... No jakieś durnowate pewnie to rozwiązanie jest, nie? Tak. Ale mi się to podoba, jak im te głowy można rozwalić, trochę tych płatów skóry odpada. Jest coś pięknego, nie? Nie wiem tylko jak to będzie z Patrycją na takim małym tym, bo on chyba nas nie może zepchnąć, nie? O kurwa, tutaj nie ma ścian, chyba może nas zepchnąć. Surprise! He actually can! Yo! Oh my god! Dobra, trochę ci tam pomogę, zrobię assist. A, bo na razie tylko mam Winchester. A strasznie. Czekaj, FPS Winchester? Czy to czasami nie był ten taki królewski naukowiec? WD Winchester? Nie, to jest druga wersja jego. To jest jeszcze jego wersja synowa. Synchester. Myślałem, że ten Synchester robił Chester, nie? No, też mi się tak wydawało. Okej, okay, i będzie M14 Ebr. Ebr? 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 No nieźle, przynajmniej nic się nie stało. Przynajmniej źle. No nieźle, masz zastrzyk. Change ammo. Ja bym sprzedał Verminta i kupił sobie może ten medyczny rifle, żeby ciebie leczyć. Jak sobie życzysz? Nie no, bo to nie byłoby takie durnowate, nie? Tylko jeden slot więcej od kalasza zajmuje, a ma ciut mocniejsze obrażenia i więcej ammo, więc no... Wezmę go, no, co mogę powiedzieć, nie? No. Co można kurde, no dobry karabin medyczny. Wszedłbym do tego kwasu i zobaczył, co mi się stanie. Kijowy ten karabin, dobry karabin, tylko się zepsuł. Ej, mogę serio wejść do tego kwasu, nic mi się nie staje. Głębiej nie wejdę, bo pewnie umrę. Ale tutaj mogę sobie... Jest przejście cały czas po prostu pod tobą, kładka. A, no dobra, rzeczywiście. Ona się pojawia w sumie co pewien czas, jak idziesz do przodu, więc wolałbym tego nie testować.
Ale przynajmniej wiadomo, że to jest jakieś przejście. No tak, to jest po prostu matka Holloway, a takie w sumie są całkiem przyjemne, jeżeli się gra sharpshooterami czy są całkiem właśnie durnowate, jeśli grasz jako komando i musisz strzelać z odległości 4 metry wysokości. No ja nie wiem, no powiedz mi, kto to wymyślił, jakieś kurwa dureń. Durnowaty! Jakiś durnowaty. No, no ja wiem, kto zrobił te mapy, chyba jakiś widz. Chyba jakiś kuzyn Okri. Nie wiadomo, czy on ją zrobił, czy nie, bo nie wiadomo, czy w ogóle istnieje, ale kuzyn Okri miałby nie istnieć, to jakiś żart. No to jakieś durnowate żarty. Takie teksty na temat kuzyna Okriego, kurwa, no to pójdziesz siedzieć za to. Za tak. Obrazę uczuć religijnych. Dwarfowych. No, przecież dwarfy też mają jakąś religię, no. Właśnie. Chyba. Właśnie nie wiem. Tam, chyba kilka odłamów tej religii. Jeszcze nie sprawdzałem sobie. Znaczy one tam mają parę tych głównych bóstw, ale to chyba nie jest takie mocne wyznawanie, jak to na przykład w Polsce masz dotyczące Jezuskę, tylko no, w sumie jak trwoga, to do tego gościa się pomódli, może będzie git. No jak w końcu jest Ronald, Bóg złodziei. Tak, Ronald Bones. Rzuć jego kośćmi, pamiętaj, oddaj mi trochę łupu, bo inaczej będziesz miał pecha. Tak. W ogóle ten, a co jeżeli kuzyn Okri to tak naprawdę jest nowe bóstwo, które chce zacząć się wprowadzać do religii dwarfowej, nasz tutaj Bardin? A to ja nie wiem, jeśli tak, to ja bym się go bał. Ogólnie mamy problem z takim, no właśnie. Mięsny jesz, mięsny... Rzucę mu granaty, bo wiem, że na to są słabe fluszpędy! Przesadziłem trochę z granatami, ale nikt nie musiał o tym wiedzieć. No dobra, sprzedajmy ból odbytu, bo taka jest broń, bullpup, nie zmyślam, no. Proszę bardzo, ja wziąłem karabin medyczny, będę z odległości cię. Ja też mam karabin medyczny, haha. Haha, to będziemy się nawzajem leczyć, haha. Ten gość coś o tym wie, haha. Nie no, to wspólne leczenie jest jakieś durnowate. Idź się spotkać z zimnym granatem, znaczy wypij ze zimnego granata. Wolałbym nie pić zimnych granatów, gdybym mógł, kuzyn Okri. Za późno, kuzyn Okri. No, zastanawiam się, czy czegoś nie zmienić, ale w sumie jest git. Ja, jest tak bardzo git, jest git. Ale tak, szczerze to mi się wydaje, że jakby Witchaven nagrał Vermintide'a, to by mówił, jakie to jest durnowate, że zachowane zostały mechaniki właśnie z oryginalnego Lefta i przez to, że nie można właśnie strzelać do przeciwników, bo ta amunicja jest mocno ograniczona, to właśnie ta gra jest przez to durnowata i ciężka. Kurwa, on jest bardzo durnowaty i ciężki, jak na niego no patrzę. No to już wiemy, i ciężki. Ciężki na pewno jest. Kurwa, wrzuciłem pieniądze do... A nie, 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 wrzuciłem ich, dobra, wszystko jest git. Myślałem, że mi wpadły do tego kwasu. Do kwasu. O, przyspieszyli tor lotu pocisku. W sensie jest hitscanowy, a mimo wszystko jakby tak tylko teksturowo leci pocisk po czasie. To bardzo dobrze. No, cieszy mnie to, bo przedtem właśnie było tak, że... No, przynajmniej nic się nie stało. No, nieźle. No, headshoto? Sekundo, headshoto? Kardynale? Ty wyrzucasz headshoty, więc też zajebiśmy. No za wiem, staram się jak nie mogę, bo przebiję tobie nogę! His cousin Okri real. Of course he's real. Można sobie Aima poćwiczyć na... Chcesz heala? Cousin Okri! Dobra, jeden flashbomb poszedł, tylko że nie mam granatów, o kurwa. Rzucam ci granaty, tam. I czyszczę to, co tu się dzieje. I'm here, I'm healing, I'm shooting. Już. Headshoty wbijane w głowę. Nie, bo wiesz, dwa flashbomby jednak jak mi się zespełni, to trochę bieda. Nie, no trochę bogactwo bym nawet powiedział. Bogactwo, część gówna. Nie dla kmiota, cytrynowce. O nie, to doktor Wude z Krakę. Rozpierdolę tobie srakę, ale śmieszne! Lemim? Lemim? Dobra, to ja tu poubijam małe kmiotki. Oktopuski małe... chciałeś powiedzieć, pierdolony. No jestem ciekaw, jak to będzie No ja bym się bał, bo jak o ile Hans Chester to jeszcze nie jest takim śmieciem, no to Patrycja jeb i spadasz. No chyba jakiś no upadek, nie wiem. Ale domyślam się, że to są niewidzialne ściany. No właśnie ja się boję, nie, bo tak nie ma ich. Mam jeden życia cały czas, what the fuck? Co ty zrobiłeś? Nie wiem, mam jeden życia i jeden pancerza i cały czas spadam. O kurwa. Dobra. Ha. Wezmę sobie na pewno Stonera i Skara. Kupię sobie... Co ja mam zrobić? Halo? Gdzie ty kurwa jesteś? Hello! Nie widzę cię, serio, gdzie ty spadłeś?
No po prostu mam jeden życia i spadłem w dół. Jeden życia, jeden pancerza non-stop. Biegnę do przodu, czytam tutaj dziwne inskrypcje. Turcja! Cały czas spada, patrz ile metrów jestem od ciebie. Czy ja się w końcu zrespię, czy coś? Nie wiem, ja ciebie nie widzę, jeśli tak mam powiedzieć. Ty, jakaś magiczna katana tutaj jest z inskrypcjami od Zoka. To moja! What the fuck? Będziesz miał problem, obawiam się. Gram już w FPS-ach, dosłownie się wyłączyła. Patriarcha? U ciebie patriarchą, u mnie cały czas tylko ten trójkąt ostrzegawczy, ponieważ gra mi aż zlagowała, bo nie potrafi obliczyć takiej przestrzeni. Czekaj, jest Abandon All, muszę dać głośniej. Czy słychać mnie? Tak, na pewno cię słychać. Kurwa, bo mi ta gra zwiesiła się, bo nie może ogarnąć tego, że jestem 2 kilometry od ciebie oddalony, równo 2316 metrów. Jezus! Czekaj, żeby nie przesadzić też z głośnością tej gry, po prostu chciałem mieć głośniej Abandon All, a później pojawił się Patriarcha. Kurwa, muszę... Control Alt Escape, zakończ proces! Chcesz zrobić coś dobrze? Do it yourself! Zostaw mnie, panie Patriarcho! Zakończ proces. O matka, get proces. Fucking wrecked! Aż proces, procesor mi się rozdał. Zabij go! Rekt w plecy, dobrze, udało się. Dobrze, to poczekaj tam w wyborze mapek, to ja do ciebie dołączę. Znaczy, wybierz co chcesz. Zaprawdę pozwalasz mi wybrać co chcę? Myślałem, że mam jakieś ograniczenia. No dobra. What the fuck się stało? Ej, serio, jak przepadniesz tam, to cały masz zielony ekran. Jakim kurwa ja jestem kretynem? Nie wiedziałem, że jest aż tak tragicznie, ale przynajmniej dostałem jakiś nowy item. Chuja! Hura znaczy. Chuja, ale hura! Kurwa! Ja grałem w KF-a cały czas mając renderowanie filmu. A, no to brawo. Zagłosuję na, nie wiem, CUBE-V3 Classics. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo nie chcę nic więcej. Nie, łapki mnie nie obchodzą i tak nie będę miał dobrze pozycjonowanych filmów. Także dzięki za oglądanie i EXLAW FUCK!